Siema, witamy serdecznie. Dzisiaj gość specjalny do nas zawitał. Jak a właściwie specjalny. Jaki specjalny? Ile nagrywałeś? Pół roku temu. Kruszyna, moi drodzy, jakby ktoś po głosie mnie poznawał. Cześć, witam serdecznie, piąteczka. Przyjechał na zlot jako pierwszy i ostatni wyjedzie prawdopodobnie. Dzisiaj mamy czwartek, jutro zaczynamy oficjalnie o godzinie 12 zlot. A dzisiaj przedsmak. Na razie lecimy z Rosją. Najciekawsze rzeczy się będą działy w piątek wieczorem i w sobotę wieczorem. Zobaczymy, jak te karty wyglądają. Ja nie oglądałem specjalnie filmików, żeby sobie nie psuć. Starter pack niemiecki, na razie edycja niemiecka. Polska będzie w 6 marzec albo 9 jakoś tak. Zakupione późno. Zazwyczaj w Polsce było prędzej, no dziwne. Dobra, niemiecki starter zakupiony na Cardzone. Zawiera kartę do gry, czyli tą taką planszę do gry, 4 paczki, kartę limitowaną i jedną kartę specjalną. Trzeba zaznaczyć, że ta edycja od pierwszy raz od 6 czy 5, od 5 lat droższa. Jest droższa. Droższa, tak. A nie ma nic więcej. Nie? A nie ma nic więcej, dokładnie. I karty chyba już ani nie są twardsze, grubsze, w sensie papieru, nic. Także no, nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, a cena idzie znacznie do góry. Panini na polskie, kurde, troszeczkę zaszalało. Co innego, Niemcy. Leci trochę w kółoś. Dobra, ale ten. Powiem szczerze, że myślałem, że będzie to przynajmniej ta jakość kart jakoś lepsza za tą cenę, a niestety jest to, co było. Szata graficzna oczywiście inna, ale jakość kart nadal ta sama, pomimo znacznie podwyższonej ceny. Album, każdy wie, jak to od Panini, nie będziemy go tutaj za bardzo prezentować. Wszyscy wiedzą, jak wygląda album. 4 tylko saszetki. Kruszyna otworzy 2, ja otworzę 2. Karty limitowane zaraz sobie tutaj, macie kody jak chcecie, nie ma problemu. To jest karta specjalna. To jest specjalna, aha, bo tu jest jedna limitka. W polskim będzie chyba inaczej. Macie kodzik, na razie tak. 4, plansza do gry. No te niemieckie startery zawsze są trochę uboższe niż polskie. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Dobra, moi drodzy. Pokaż, co mamy zawsze. Mamy tak. Challenge dla Kruszyny. Rozpoznaj wszystkich zawodników. No, czekaj. Ciemno, nie? Nie widzisz nic? Saszetki są różne? Tak, Navas, różne. Mandzukic, Neymar i... Nie wiem, dwóch zawodników pierwszych, nie wiem. Gdzie ty masz Neymara? Co ty dogadasz? A co to jest? To nie jest Neymar. To nie jest Neymar, to jest ten, co wychodzi zawsze, jak wtedy zamiast... Dobra, trzy. FIFA. Pokaż moją, czekaj. 2 te same, dobra, tak. Kruszyna... 2 i ja 2. Ja zacznę. Dobra? Dobra. Saszetka, 6 kart w środku. Już pewnie widzieliście te checklisty, wszystko. Jeżeli chodzi o różnorodność, jest to lepiej niż w FIFA. Natomiast szału nie ma. Są to mastery. Jest karta 1x48. Nie wiem nawet, jak to przeczytać. Invisible, czy coś takiego. Invisible? No nie wiem, co to jest. Powiem szczerze. Game Changery, Double Trouble są. Ale nie będą trójwymiarowe. 1x7, 1x5, 1x2. Bardzo częste są te karty. Jedynie te Top Mastery są rzadkie. No, ciekawe doświadczenie. Zobaczymy. Jedziesz. Jadę. Kurde. No ładne bazówki. Nie? Co sądzisz o nich? Jak na edycję standardową. Najlepsze chyba, nie? Tak, to są bardzo fajne bazówy. Moses. Nigeria, oczywiście Korea Południowa. Baloi. Panama. Senegal. No, Senegal. Na kogo stawiasz w tym roku? Na Polaków. Ja jak co roku na Hiszpanię, a później... Słuchaj, Niemcy jak zwykle. Wszyscy grają, wygrywają w grupach, nie w grupach, ale kończą zwycięzcą zawsze Niemcy, kurde. Ja tam stawiam na Hiszpanów, a później na Polaków. No nie no, Polaków to raczej nie wygrają, ale życzę. A kto wie. No, ja stawiam na Niemców, jeżeli chodzi o zespół, to na Niemców. A oczywiście Werner. Patriotycznie to wiadomo, na kim będziemy. Co tu mamy? No, Rising stawię.
Rising Star jest 1 na... To jest częsta karta jak folery. 1 na 5 paczek. To właściwie. Dobra, Kruszynka, otwieraj. Otwieraj, człowieczku. Dawno nie otwierałem. Dzisiaj mi YouTube wysłał informację, że nie będziesz miał monetyzacji. Że nie będę miał monetyzacji. Bo nie, ile to tam trzeba teraz? 1000 wyświetleń na miesiąc? 4000. 4000 na miesiąc? No, tak, coś tam mi się wydaje. Elside. Jak 4000 na miesiąc, to ja za chwilę nie będę miał też monetyzacji. Giru. Ramos. Peru. Z Peru, a nie kurde z Hiszpanii. No. Tunezja. Matluti. I tu mamy Rashforda z Anglii. Rashford, no dobry gościu. I kartą specjalną jest Game Changer. Quaresma. Quaresma. Nie ma tutaj nic za bardzo. Nie ma. Ale fajna. Ciekawe, czy wszystkie będą na zielonym tle, czy to zależy znaczy, od... Game Changery będą na zielonym. Na zielonym? Czyli nie zależy to od państwa, nie. Z którego jest ten reprezentacja. Tak mi się wydaje, nie? Game Changer jest na... Ile mamy tu Game Changerów? 1 na 7. Kurde, za taki Game Changer to powinien być 1 na 20, 1 na 32, a nie na 1 na 7. Ja tam najmile wspominam tą Brazylię World Cupa. Jeżeli chodzi o takie zwykłe edycje, tam było zarąbiste te double trójwymiarowe. Pamiętasz je? Trzeba je wybadać od tyłu. No. Jak się drapało. Jo, dokładnie no. Iran, Argentyna, o Zabaleta, Lozano. Nie znam gościa. Z Rosji. O, Suarez. O, Luis Suarez, Gryzak. Gryzak, tak zwany Gryzak. A jak Urugwaj? Stawiasz mocno ich? Dobrzy są, no, nie? Nie wiem, kogo mają kudę w tym. Fans favorit. I to jeszcze z Korei Południowej. Masakra. No, ostatnia saszetka ze starter pakacji słabo. A sobie zaraz otworzymy z Kruszyną multipaka albo blisterki. Mam jeszcze multipaka i dwa blisterki, a reszta Rosji dojedzie jutro. Co tam masz? El-Sheri? Tak jest. Magnusson? Magnusson z Islandii. Islandii. Peru znowu. Flores. Wyżej trochę Kruszyna. O. Ben Amor. Tunezja. Maciej Kodzik. Tak jest. Kombarow. Kombarow. I kartą specjalną jest Diehea. Wczoraj wziąłeś ten mecz? Wczoraj? Kurde, ale to jest mistrz. Mistrz. Wczoraj to Sevilla. Wczoraj było mi szkoda ci powiem tej Sevilla, no, bo... Trochę meczu było szkoda. No, kurde, ale mecz niesamowity. Bo bramek, nie? Mecz był niesamowity. Diehea bronił. Man of the match, nie? W tego meczu zdecydowanie. Dobra, no słaby ten starter, nie udał się. Bywały zdecydowanie pewnie lepsze. No ale cóż, pierwsze koty za płoty, jak to mówią, a my zaraz sobie zrobimy pojedynek z Kruszyną na blisterki. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się, do zaś. Cześć. Hej. Do jutra. No właściwie do nie wiadomo kiedy to. Dobra, do jutra niech będzie. Nara. Okay. No właśnie, nie pokazaliśmy karty limitowanej, więc dogrywamy. Co tam mamy? Kartę specjalną najpierw. Manu. Goldstopper. On to też był goldstopper na fioletowym, no. No, Manuel Neuer na karcie specjalnej i kartą limitowaną, pierwszą w mojej kolekcji jest Kevin De Bruyne. Czy De Bruyne? Wiecie co, dawno się nie widzieliśmy i zapomnieliśmy o tych kartach. No, wiadomo, dokładnie, jest późno już. Dobra, no i limity super, powiem szczerze, limitki są fajne, najlepsze. Tak, świetne są te limitki, natomiast nie chcę wiedzieć ile ich będzie w tej kolekcji. Pewnie mnóstwo, no. Jak co roku. Dobra moi drodzy, to tyle, trzymajcie się jeszcze raz, pa.